teraz, żeby troszeczkę ostudzić emocje, ale też, żeby pogłębić naszą refleksję, zapraszam na scenę księdza Stanisława Małkowskiego, ażeby... ażeby odmówił z nami wspólnie modlitwę. Każda modlitwa jest formą egzorcyzmu, ażeby to, co się dzieje tutaj wokół tej instalacji, było okazją do odrodzenia naszego ducha polskiego, narodowego, chrześcijańskiego. Proszę bardzo, księże Stanisławie. Tęcza, której ta instalacja tęczowa w zamierzeniu ma być odtworzona, jest symbolem ideologii gender, o której Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział, że jest dla Kościoła, dla narodów, dla świata, dla ludzi większym zagrożeniem od marksizmu, od komunizmu. Podobnie wypowiedział się ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Dlatego, gdy symbole komunistyczne jeszcze gdzieniegdzie znajdują się w naszej ojczyźnie, mamy prawo je usunąć i przed nimi się bronić. Tym bardziej powinniśmy się bronić przed symbolami ideologii gender, której celem jest pozbawienie człowieka jakiejkolwiek tożsamości. Tak, aby człowiek w ogóle nie wiedział, kim jest. Ani tożsamości duchowej by nie miał, ani wiary, ani kultury, ani ducha, ani życia wewnętrznego, ani nawet tożsamości męskiej czy kobiecej, męskiej albo kobiecej, bo Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Zniszczenie tożsamości męskiej albo kobiecej prowadzi do zniszczenia małżeństwa. I w miejsce małżeństwa pojawia się partnerstwo, dowolne partnerstwo. Zniszczenie małżeństwa prowadzi do zniszczenia rodziny, zniszczenia ojcostwa, macierzyństwa, synostwa. I w myśl tej ideologii w niektórych krajach, w tej chwili na Zachodzie, zakazuje się używania słów mąż, żona, ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra. A zakaz używania słów oznacza eliminowanie treści. Znaczy pojęcie małżeństwa, ojcostwa, macierzyństwa ma być całkowicie obce. Tak, żeby człowiek wychowywany od wczesnego dzieciństwa, od przedszkola, w ogóle nie wiedział, kim jest i nie miał odniesienia do ojca, do matki, do braci, do sióstr. Owszem, ideologia marksistowska, komunistyczna też niszczyła małżeństwa i rodziny, ale nie tak gruntownie, nie tak dogłębnie. Pewien azyl można było w życiu rodzinnym jednak odnaleźć w warunkach PRL-u choćby. Natomiast jeżeli już od przedszkola, edukacja przedszkolna genderowa edukacja seksualna prowadzi do zniszczenia tego, co jest obrazem Bożym w człowieku, wówczas powstają nowi ludzie, którzy mają stworzyć nowy, totalitarny
system. Do tego zmierza ideologia gender w połączeniu z innymi nihilistycznymi, pogańskimi ideologiami, które są w tej chwili forsowane także przez tutejsze władze. I przed tym duchowym, ideologicznym, myślowym, pojęciowym zagrożeniem, które wyraża się w języku. Poprzez język człowiek odnosi się do pojęć. Poprzez pojęcia ma odniesienie do rzeczywistości i duchowej, materialnej, społecznej, wspólnotowej. Ta zapaść semantyczna, utrata znaczenia przez słowa albo odmiana znaczeń jest nieszczęściem, które nas niszczy. I to tworzy podziały. Tworzy podziały. Gdy kto broni prawdy, bywa oskarżany o to, że tworzy podziały. Tymczasem pierwszym twórcą podziałów na świecie jest ten, którego Pan Jezus nazwał kłamcą i mordercą od początku, ojcem kłamstwa, czyli diabeł. Samo słowo diabeł, diabolos po grecku, pochodzi od słowa diabalein, dzielić, dzielić. Działanie złego ducha prowadzi do tworzenia podziałów. Pierwszy podział między ludźmi a Bogiem, gdy Adam i Ewa odwrócili się od Boga. Drugi podział między Adamem i Ewą, gdy Adam, zapytany przez Boga, gdzie jesteś, co zrobiłeś, mówi: to nie ja, to ona. To ona. Od razu donos, zrzucenie odpowiedzialności z siebie na Ewę. Następny podział: Kain zabija Abla. I całe Pismo Święte, historia, mówi nam, jak te podziały wprowadzone przez złego ducha, przez siły demoniczne, następnie urzeczywistniane przez ludzi, trwają. Obrona przed podziałami może nastąpić tylko przez odwołanie się do Boga, przez zerwanie współpracy ze złymi duchami, które są. Czyli ta nasza walka przeciwko ideologii gender i przeciwko tej instalacji, która ma być teraz odbudowana, odnowiona, ma wymiar społeczny, narodowy, protestu tego zgromadzenia, które tutaj powstało, ale ma również wymiar duchowy. I dlatego potrzebna jest modlitwa i kto się modli, niech po ten oręż sięgnie. Ponieważ ja nie wiem, kto z was się modli, a kto się nie modli, dlatego tych, którzy się modlą, chcę zachęcić, żeby się modlili więcej, bardziej i chętniej. A tych, którzy się nie modlą, zachęcam, żeby pomyśleli, że bez duchowej broni zwycięstwo jest niemożliwe. O własnych siłach przeciwnika silniejszego od nas nie pokonamy. Ponieważ ideologia gender, której symbolem jest właśnie ta nieszczęsna, haniebna tęcza, ideologia gender jest nam narzucana przez siły międzynarodowe i to częściowo ukryte, zakamuflowane, a przyjmowana przez obecne władze, które w Polsce tę ideologię chcą realizować. Dlatego to nasze zgromadzenie tutaj nie wystarczy, aby tej ideologii się sprzeciwić, chociaż może wystarczy, aby sprzeciwić się odbudowaniu tej nieszczęsnej instalacji, oby tak było. Nie chcę wam, drodzy, niektórych znam, niektórych nie znam, nie chcę wam, drodzy, narzucać tutaj modlitwy. Chcecie, tak? Chcecie. Każda modlitwa ma pewien wymiar egzorcyzmu. Egzorcyzmy się dzielą na uroczyste i proste. Egzorcyzmy uroczyste może ksiądz odprawiać za zgodą biskupa i z jego błogosławieństwem. Czyli nie jestem upoważniony do tego, żeby odprawić tutaj egzorcyzm uroczysty. Natomiast pomodlić się słowami egzorcyzmu prostego
Tak jak zresztą zrobiłem to 10 kwietnia na krakowskim przedmieściu. Możemy. I pierwszy egzorcyzm prosty jest modlitwą do Matki Najświętszej, która niepokalana, poczęta bez grzechu, najświętsza, zwyciężyła złego ducha i zwycięża, a drugi egzorcyzm jest zwrócony do świętego Michała Archanioła, który również wołając, któż jak Bóg, sprzeciwił się temu diabelskiemu, a najpierw zresztą anielskiemu, bo to aniołowie wystąpili przeciwko Bogu i stali się diabłami z tą chwilą. Non serviam, nie będę służył, nie będę Bogu służył. Gdy egzorcysta pyta diabłów, które się męczą w piekle, wzajemnie się dręczą, czy chcecie stamtąd wyjść, gdyby to było możliwe, mówią nie. Tak wielka jest ich nienawiść wobec Boga. A więc to są istoty nieszczęsne, które w to swoje nieszczęście chcą wciągnąć nas. A znakiem tego nieszczęścia i drogi do piekła jest właśnie genderowa tęcza. I oto pierwsza modlitwa prostego egzorcyzmu. Kto zapamięta, niech ją potem powtarza albo znajdzie w internecie. Potężna niebios królowo i pani aniołów, ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, pokornie cię prosimy, rozkaż chłopcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, wtrąciły do piekła. Amen. I drugi prosty egzorcyzm do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W roku 1917, gdy i diabelskie, i ludzkie siły miały niebawem zaprowadzić ludobójczy system komunistyczny, zanim to się stało, Matka Boża powiedziała: moje niepokalane serce zwycięży. Czyli odwołujemy się do Matki Najświętszej, do jej niepokalanego serca, modlimy się o jej zwycięstwo przy naszym współudziale. A jakie formy godziwe i dobre tego współudziału odnajdziemy i sprawdzimy, ich skuteczność zależy w dużej mierze, drodzy, od was. Prosilibyśmy o błogosławieństwo dla zgromadzonych na tej walce. W odpowiedzi na prośbę o błogosławieństwo udzielę wam błogosławieństwo, bo mam do tego prawo jako kapłan Kościoła Rzymskokatolickiego. Pan z wami. Duchem Twoim. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego wstąpi na was, pozostanie z wami na zawsze. Amen. Amen. Króluj nam, Chryste. Zawsze i wszędzie. Bóg zapłać księdzu.